Zobaczcie, ekspres automatyczny do kawy, który pozwoli mi przygotować w sumie 11 różnych napojów, ale mnie chodzi o te moje dwa ulubione, czyli albo cappuccino z pyszną pianą, albo latte z równie pyszną pianą. Czego do tego potrzebuję? Potrzebuję mleka. Zobaczcie, karawka jest na tyle zgrabna i wąska, że mogę ją trzymać nie tylko na półce w lodówce, ale również na drzwiach lodówki. I teraz tak, karawka jest zewnętrznym elementem. Co jest fajnego? W momencie spieniania mleka mleko nie dostaje się do środka maszyny i nie brudzi jej wewnętrznych elementów. Cały proces podgrzewania i spieniania mleka odbywa się na zewnątrz, tylko w karawce. Tutaj na górze mam punkt clean, czyli punkt czyszczenia dyszy, przez którą mleko nam się dostaje do szklanki. Dysza czyści się sama gorącą wodą, którą pobiera z pojemnika na wodę. No i teraz przejdźmy do panelu obsługowego. Jest prosty, jest intuicyjny. Wybieram sobie teraz intensywność kawy. Naciskam na ziarenka. Jest 1, a ja chcę 3. OK. I po wybraniu intensywności wybierz twój ulubiony napój. No to będzie cappuccino. Gotowe. No i teraz jedni słodzą, inni nie. Ja uważam, że jeśli możemy skorzystać ze słodyczy, to należy, prawda? I jeszcze jedna dobra wiadomość. Możemy sobie spienić mleko zarówno krowie, jak i sojowe, migdałowe albo owsiane. Co jeszcze? Cała obsługa odbywa się z przodu, czyli możemy ją umieścić w jakiejś wnęce i tutaj z przodu mamy pojemnik na wodę, czyli nie muszę otwierać żadnych bocznych drzwiczek, on jest z przodu. Również tutaj z przodu znajduje się pojemnik na fusy i tacka ociekowa. Żeby do niej dojść, musimy wyciągnąć sobie karawkę z mlekiem. Całość delikatnie wyciągamy do przodu. A karawkę z mlekiem możemy schować z powrotem do lodówki.